Już za chwilę Borowicka Polana wypełni się miłośnikami poezji śpiewanej, a ze sceny znów usłyszeć będzie można Sielankę o domu. A góry na pewno jak niebo, a niebo na pewno jak góry. Możemy podczas dwóch letnich dni posiedzieć na polanie i posłuchać przepięknego, wartościowego słowa okraszonego w różnych aranżacjach muzycznych. Tegoroczna edycja Gitarom i będzie swoistym powrotem do korzeni, do muzyki turystyczno-ogniskowo-lirycznej. Nie zabraknie także interesujących artystów. Wystąpią taki tacy wykonawcy jak Porter Karczewska, Piotr Bukartyk, Słodki Całus od Buby Trio, Paraluzja, Muzykuny, w tym Sęk oraz Zbyszek Jurczenko. Podczas tych dwóch letnich dni na tej polanie wywiązuje się niesamowita więź. Więź pomiędzy artystą a publicznością. Artyści niejednokrotnie podkreślają, że tutaj przyjeżdża publiczność, która jest świadoma i chętna odbioru tego, co chcą im przekazać. Gitarą i borowickie spotkania z poezją śpiewaną to kilkudziesięcioletnia tradycja, a sercem festiwalu są ludzie. Są ludzie, którzy od kilkudziesięciu lat co roku przyjeżdżają na tą fantastyczną imprezę, biorą z nami w niej udział i to jest jakby dla nas też taka wartość dodana, ale również zapraszamy tych, którzy jeszcze tej imprezy nie znają. Przyjedźcie, zobaczcie, że u nas naprawdę jest wyjątkowy, fantastyczny klimat. Jeżeli będziecie mieli problem z noclegiem, to nawet można tak bardzo turystycznie zabrać swój namiot, będzie można tam zanocować też przy polu festiwalowym. Festiwal zaplanowany jest na 5 i 6 lipca, oczywiście w Borowicach.